pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak maju w welonach mgły. Na scenie Jazz Klubu Muzeum w niedzielę 16 stycznia w cyklu Bądź dla innych zagrano kolejny koncert charytatywny. Tym razem nazwano koncert Za jeden uśmiech Marceliny. Grano dla 5-letniej Marceliny. Ta miła i radosna mała jaworznianka ma spore kłopoty zdrowotne. Skomplikowane leczenie wymaga dużych nakładów finansowych. Marcelinka urodziła się z rozszczepem zębodołu i warki. Jest po operacji zszycia warki, czeka na operację przeszczepu zębodołu. Ze względu na autyzm, który doszedł po pewnym czasie, Marcelinka po prostu jest przekładana, bo po prostu się boi. Boi się lekarzy, boi się głośnych dźwięków, boi się ludzi. Teraz jesteśmy na etapie przełamywania barier, żeby poszła normalnie do zerówki. No i potrzebne jest ogromne leczenie, by ten przeszczep mógł po prostu dojść do skutku. Są to bardzo duże pieniądze, bo do tego musimy mieć psychiatrę, psychologa, ortodontów wyspecjalizowanych, stomatologów, którzy po prostu potrafią to zrobić, chirurgów plastyków, no foniatrów, logopedów, neurologów, no wszyscy pomagają Marcelince. Bardzo lubi się bawić, lubi śpiewać. Na gwiazdkę wymarzyła sobie mikrofon, który oczywiście dostała. No, jest po prostu dzieckiem, które chce się śmiać. Współorganizatorem koncertu był Związek Dużych Rodzin 3+, koło w Jaworznie. Na scenie zaprezentował się aktor Dominik Socha. Ponieważ dowiedziałem się w ostatnim momencie, jakieś 2 dni temu, to mogę sięgnąć tylko do materiałów po prostu już gotowych, czyli z czasów studia poezji i piosenki i świętej pamięci Teatru Sztuk. Zagrał zespół Pro Age, wykonujący art rocka i rocka progresywnego, jak dodają muzycy, z częstymi wycieczkami w stronę hard and heavy. Zespół Pro Age. Mariusz Rzutka, Mariusz Losek, Fiosek, Bogdan, Krzysztof, Sławek. Mam problemy z imionami. I dzisiaj jest ciężko generalnie namówić jakiś zespół do tego, żeby zagrali zupełnie dla wolontariatu. W związku z powyższym tak jest, czyli charytatywnie, nie gramy za żadną garzę. Jak rzuciłem temat na zespole, od razu było na tak. No i jesteśmy. Dzisiaj będziemy prezentować materiał trochę z pierwszej, z drugiej, z trzeciej płyty oraz płyty, którą właśnie nagraliśmy w studio w grudniu, a będzie wydana w tym roku. Dla małej Marcelinki licytowano też kilka przedmiotów, wśród nich 2 książki Mamy Marcelinki, obraz na płótnie, koszulkę z podpisem Arkadiusza Milika i miód z jednej z jaworznickich pasiek. Udało się wszystko wylicytować za całkiem spore pieniądze. Po raz kolejny okazało się, że pomaganie jest fajne i daje wielką radość. Przed nami kolejne akcje charytatywne na rzecz małej Marcelinki. Będziemy je zapowiadać na bieżąco. Życzymy zdrówka dzielnej 5-latce. W środku jednej wsi,